Cześć! W dzisiejszym odcinku propozycja dla osób, które szukają stylowego narożnika z funkcją spania. Weronika Wandas, zapraszam na recenzję narożnika Candis. Narożnik Candis to mebel, który sprawia wrażenie bardzo wygodnego. Myślę, że to wszystko za sprawą trzech podłóg oparciowych oraz trzech podłóg dekoracyjnych, które oczywiście otrzymujecie w zestawie. Jeżeli już o poduchach mowa, myślę, że warto się tutaj na chwilkę zatrzymać i wspomnieć o pięknym zdobieniu, które się tutaj na nich znajduje. Świetnym rozwiązaniem w tym narożniku są wąskie podłokietniki. Jak widzimy, są one naprawdę cieniutkie, dzięki czemu uzyskujemy dużo więcej powierzchni do siedzenia czy też spania. Ten narożnik ma 215 cm szerokości w całości, dzięki czemu 200 cm mamy poświęcone na siedzisko oraz spanie. Kolejną zaletą tego narożnika są wysokie nóżki. Są one wykonane z tworzywa naturalnego, jasnego drewna o bardzo prostym kształcie, charakterystycznym dla stylu skandynawskiego. Dodatkową zaletą tego narożnika jest jego uniwersalność. Ten mebel może być zarówno prawo, jak i lewostronny. Moim zdaniem narożnik jest dosyć miękki i sprężysty. To dzięki temu, że w siedzisku posiadamy sprężyny faliste, kieszeniowe oraz piankę. Za to w naszych poduchach oparciowych znajdziemy piankę poliuretanową oraz wkład silikonowy. To sprawia, że nasze oparcie jest bardzo miękkie i sprężyste, dzięki czemu utrzyma nas w wygodnej pozycji przez wiele godzin, bez takiego efektu zapadania się. Bardzo podobnie jak i też siedzisko. Bardzo komfortowe, dopasowuje się do naszego kształtu ciała, ale nie zapadamy się w nim. Narożnik ten posiada jednolite przeszycie zarówno na poduszkach, jak i podłokietnikach, a tu meble jest gładki. Jednak to, co sprawia, że ten narożnik idealnie odnajdzie się w małym mieszkaniu, to jego funkcja spania typu DL. Aby rozłożyć narożnik, najpierw musimy ściągnąć poduchy oparciowe. Następnie wysuwamy siedzisko i składamy oparcie. Narożnik został wyposażony w mechanizm wspomagający rozkładanie i faktycznie dzięki temu jest to banalnie proste oraz szybkie. Ponadto nie trzeba inwestować w to wiele siły. Po rozłożeniu widzimy, że ten narożnik jest podzielony kilkoma liniami, jednakże sprawdziłam to i muszę tutaj powiedzieć, że te linie nie powodują takiego efektu zapadania się w nich czy jakiegokolwiek ucisku na krawędziach, także myślę, że ten narożnik świetnie sprawdzi się w takim spaniu długoterminowym, jak i przy nocowaniu weekendowym gości. Jako że jest to mebel głównie skierowany do małych powierzchni, projektant wykazał się tutaj pomysłowością i ten narożnik został wyposażony w dwa pojemniki na pościel. Pierwszy mieści się w otomanie, a drugi pod siedziskiem. Oba są pojemne i świetnie sprawdzą się do przechowywania w dzień pościeli, a nocą poduszek dekoracyjnych. Ułatwieniem przy złożeniu narożnika i podnoszeniu oparcia będzie dodatkowa taśma. W tym filmie prezentuję Wam tkaninę w kolorze ciemnoszarym, Paros 6 Grey. Wpada ona w chłodne tonacje, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w stylu industrialnym, loftowym oraz nowoczesnym. Kolor tej tkaniny jest też rewelacyjny do utrzymania. W naszym internetowym salonie meblowym twojemeble.pl znajdziecie ten narożnik w jeszcze jednym obiciu. Ja ten kolor określiłam jako taki koniakową musztardę. Jest to kolor bardzo zdecydowany, ale o neutralnym odcieniu. Ta kanapa w tym właśnie szalonym odcieniu świetnie sprawdzi się w stylu nowoczesnym, industrialnym, loftowym, eleganckim, klasycznym, angielskim oraz takim nawet zahaczającym o boho. Jeżeli spodobał się Wam mój odcinek, bardzo proszę o łapki w górę. Jeżeli jednak macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego narożnika, bardzo proszę zadawajcie je na adres mailowy sklep@twojemeble.pl. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.